Siemanko, ostatnio tak, wiecie, robiłem rozeznanie, co by mi się podobało w moim życiu i po prostu postanowiłem zostać LGBT i powiem wam tak, że myślę, że to będzie dobry wybór, myślę, że to będzie coś naprawdę, coś nowego w moim życiu, coś, co po prostu przejdzie pewnie szybko, bo po prostu tam wiecie, no, jak są dziewczyny, to fajne, są naprawdę ekstra, tam można sobie imprezować, chyba się nie przejmować i wiecie, i po prostu, no to mi się podoba, jak tam dziewczyny pokazują swoje ciało, wiecie, fajnie, fajnie. No i myślę, że to jest super, super rozeznanie, super po prostu decyzja. Kiedyś to, wiecie, no kiedyś to po prostu jakby hejtowałem tą, można powiedzieć, organizację, ale teraz po prostu jestem za tym i myślę, że uszanujecie to, że przechodzę na to, że po prostu, wiecie, odszedłem od kościoła i zostaję LGBT. Ciekawe, czy tam dziewczyny są łatwe, czy są fajne, czy w ogóle można, wiecie, cimci-rimci. Żywiec piję sobie, no i tam nie ma nikt przeciwko, że się pije piwko. Chyba tam jest taka bardziej wolność, no nie wiecie, co chodzi. Muszę chodzić, bo zaraz mi światło zgaśnie i będzie cimci-rimci, kuźwa, w ciemności. Nie wiem, czy będziecie za to śli, czy w ogóle, no nie wiem totalnie, co o tym myślicie, co o tym sądzicie, ale no, myślę, że po prostu każdy podejmuje swoje, wiecie, wybory, no nie? A mój wybór jest taki, więc to chyba musicie się z tym pogodzić, wiecie, bi tam i tak dalej, w sensie nie bi, w sensie hetero, ale taki LGBT-owski hetero. Myślę, że spodoba wam się to. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i będzie kites. Uwaga, uwaga, jeszcze raz uwaga. I to był kolejny prank na was. Był to prank, nie zostaję LGBT, jestem hetero, jestem po prostu gościem, który jest poza tą strefą i po prostu nie zostaje, więc zostaliście sprankowani. Chyba zostanę pranksterem. A co chodzi, że to był prank? Czyli takie, wiecie, że mówicie komuś coś, a potem mówicie prank, czyli po prostu żart, no nie? Nabraliście się, powiedzmy, mówię do kogoś, nabrałeś się na to, to był żart, no nie? Nie na serio, nie szczerze, no nie? Więc na tym polega prank, że mówicie coś komuś, ale to jest nieprawda, potem mówicie, że ale ty się nabrałeś, więc pozdrawiam, subskrybujcie kanał, komentujcie i oczywiście po prostu łapki w górę. Yo.